Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Public Health Service. Dzisiaj pokażę Wam kolejny sposób, jak wymienić tylne klocki z zaciskiem elektrycznym. Ostatnio pokazywałem Wam to podejrze na Golfie, chyba 7 generacji. Dzisiaj pokażę Wam to na Passacie B7, bo jest jeszcze jeden sposób, jak wymienić te klocki, jak się połączyć ze sterownikiem, żeby cofnąć nasze zaciski. Także dzisiaj to zrealizujemy i dzisiaj Wam to pokażę. Dobra, cały proces zaczynamy od podpięcia naszego interfejsu diagnostycznego do złącza diagnostycznego w samochodzie. W Passacie B7 i w Passacie CC to złącze diagnostyczne jest tutaj tuż pod nogami, także podpinamy nasz interfejs i przygotowujemy go do podpięcia do komputera. Teraz włączamy zapłon i musimy sprawdzić, czy nasz hamulec ręczny jest luźny. Jeśli on jest zaciągnięty, świeci się pomarańczowa dioda na przycisku hamulca ręcznego. My musimy go zwolnić, także wciskamy pedał hamulca i przytrzymujemy guzik, żeby nasz hamulec ręczny się zwolnił. I teraz, jak mamy zwolniony hamulec ręczny, zostawiamy sobie autko na biegu i możemy przejść do działania. Teraz bierzemy naszego laptopa i podpinamy i bierzemy się do roboty. Odpalamy teraz nasz program diagnostyczny VCDS i standardowo wchodzimy w zakładkę wybór i czekamy chwilę, aż komputer i samochód się połączą, pokażą sobie, jakie protokoły mają. Wchodzimy następnie w zakładkę podwozie. W zakładce podwozie wyszukujemy sobie kafelka z napisem hamulec postojowy. Ostatnim razem wchodzimy w ABS, tym razem hamulec postojowy i czekamy chwilkę, aż się połączą. Następnie, jeśli mamy połączony komputer, wchodzimy w kody błędów, sprawdzamy, czy kody błędów występują, czy nie występują. Jak u nas widzicie, nie ma żadnych kodów błędów, także po sprawdzeniu kodów wchodzimy w nastawy podstawowe, wyświetla nam się na komunikat, na który się zgadzamy. W nastawach podstawowych wybieramy sobie funkcję w zależności, czy macie po polsku, czy po angielsku, otwarcie tylnych zacisków hamulcowych, czyli po prostu funkcja z open. W tym momencie słyszycie, jak wasze zaciski się cofają. Jeśli nastaw podstawowy wyskoczy wam na on u góry w górnym okienku, to zacisk jest cofnięty. Możecie teraz przystąpić do wymiany klocków hamulcowych. Po wymianie całej wchodzicie w nastaw podstawowych close, czyli zamknięcie waszych zacisków hamulcowych. W tym momencie słyszycie z powrotem wasze zaciski, one się podstawiają na miejsce, wyrównują się po prostu odległością. Nastaw podstawowy on, mamy wszystko gotowe. Sprawdzamy jeszcze raz kody błędów, czy występują, czy nie występują. Jeśli takich nie ma, możemy zakończyć pracę. Nic w tym skomplikowanego nie ma. Wymiana klocków tak jak w zwykłym samochodzie, odkręcacie zacisk, wymieniacie klocki i to by było wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do lajkowania. Piszcie w komentarzach, czy takie filmy Wam się podobają, czy nie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!